Czapeckiej Daniela Nowakowa. Wszystko gotowe, przywitanie dziewcząt na środku z numerem 13 Wiktoria Ilkowa i Gondosz Tamara. Pierwszy krążek dla Węgierek i to one spróbują rozpocząć akcję ofensywną. Przypomnijmy, że drużyna węgierska nominalnie o 2 lata starsza. Spróbują teraz prawą stroną Mazancowa. Kąc. Czeszki cały czas. Gol! Mamy bramkę otwarcia. Ogromna radość w zespole czeskim. A zatem wykorzystują Czeszki grę z przewagą jednego zawodnika. Jeśli dobrze zauważyłem, to oznaczona numerem 18 Lucję Welińska zdobywa pierwszego gola w tym spotkaniu i na turnieju nadziei olimpijskich. I mecz, jeszcze nie koniec akcji, Kąc na prawą stronę, Kąc. Bachicki, Tot i gol! Mamy wyrównanie, uderzenie Bachicki, Tot, Boglarka. Zdobywa wyrównującego gola. Wykorzystują zatem Węgierki grę z przewagą jednej zawodniczki. Doprowadzają do remisu w tym spotkaniu. Przypomnijmy, w pierwszej tercji Czeszki również wykorzystały grę z przewagą. Tkowa Linda Wocetkowa przed bramkę, ale nie było tam żadnej z jej koleżanek. Jeszcze Sztiastkowa. Uderzenie, poprawka i gol! Linda Wocetkowa! 2-1. Radość w boksie drużyny czeskiej. Linda Wocetkowa zdobywa drugiego gola. Potrzebny krążek to niezwykła pamiątka po pierwszym Węgierki, ale dobra interwencja Nowakowej. Mazancowa wyrzuca krążek przez środek. Fetsmanowa, gol! Magdalena Fetsmanowa zdobywa trzeciego gola dla reprezentacji Czech. Podwyższają 3-1, prowadzą młode Czeszki, najmłodszą reprezentację. Wystawili Czesi na turniej nadzieli w końcówce tego spotkania, ale grają jeszcze z przewagą jednej zawodniczki. Zbity krążek, zamieszanie pod bramką Bogaty. I jeszcze gol! Wiktorie Ilkowa! Pokonana Bogaty Bianka po raz czwarty. Wiktoria Ilkowa daje czwartego gola. 4-1. Wielka radość. A strzelała Kąc Boglarka, ale w bramce Daniela Nowakowa. Koniec meczu, 4-1. Reprezentacja Republiki Czeskiej pokonuje reprezentację Węgier 4-1 w pierwszym meczu.